W tym nagraniu zajmiemy się ustalaniem współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji chemicznej, jaka przebiega w akumulatorze niklowo-kadmowym. Akumulator niklowo-kadmowy zbudowany jest z elektrod wykonanych z zasadowego tlenku niklu i metalicznego kadmu. Był on do niedawna powszechnie stosowany w urządzeniach przenośnych, jednak obecnie został prawie całkowicie wyparty przez ogniwa innego typu, np. ogniwo litowo-polimerowe. Akumulatory niklowo-kadmowe nadal możemy spotkać w narzędziach przenośnych, wymagających bardzo dużych prądów. Do narzędzi tych zalicza się np. odkurzacze, wkrętarki, wiertarki. W trakcie pracy ogniwa kadm reaguje z zasadowym tlenkiem niklu, w wyniku czego powstaje wodorotlenek kadmu 2 i wodorotlenek niklu 2. Reakcja ta przebiega w środowisku zasadowym. W jednym z poprzednich nagrań krok po kroku omówiliśmy, jak należy bilansować reakcje tego typu. Najpierw należy ustalić stopień utlenienia wszystkich atomów, jakie biorą udział w reakcji. Kadm jako obojętny atom ma zerowy stopień utlenienia. Tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Wodór ma pierwszy stopień utlenienia. Dlatego też, aby cała cząsteczka była obojętna elektrycznie, nikiel musi mieć trzeci stopień utlenienia. Po stronie produktów wodór ma pierwszy stopień utlenienia. Tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Sumarycznie grupy wodorotlenkowe mają minus pierwszy stopień utlenienia. A co za tym idzie? Aby obie cząsteczki wodorotlenków miały sumaryczny zerowy stopień utlenienia, atomy metali, atom kadmu i atom niklu mają drugi plus drugi stopień utlenienia. Teraz zapiszmy reakcje połówkowe, przedstawiające kolejno proces utleniania, a następnie proces redukcji. W trakcie przebiegającej reakcji w ogniwie atom kadmu zmienił stopień utlenienia z zerowego na plus drugi. Atom kadmu utlenił się. Teraz w równaniu należy wyrównać liczbę wszystkich atomów. By wyrównać liczbę atomów tlenu, po lewej stronie równania reakcji utleniania należy dodać cząsteczkę wody. Po stronie produktów mamy dwa atomy tlenu. Dlatego też, aby po lewej stronie były dwa atomy tlenu, musimy wstawić dwójkę przed cząsteczką wody. Aby wyrównać liczbę atomów wodoru, po prawej stronie należy dodać dwa kationy wodoru. Nie zapomnij jednak, że ten proces przebiega w środowisku zasadowym. Więc protony kationom wodoru należy wyrównać grupami wodorotlenkowymi, które dodajemy po prawej i lewej stronie równania połówkowego. Spójrz, co się dzieje po prawej stronie. Dwa kationy wodoru połączą się z dwoma grupami wodorotlenkowymi i powstaje woda. Dokładnie dwie cząsteczki tlenku wodoru. W tym momencie woda występuje po obu stronach równania, więc możemy ją skrócić. Teraz należy uzgodnić ładunek równania połówkowego. Po lewej stronie ładunek wynosi minus 2, natomiast po prawej stronie ładunek wynosi 0. Aby wyrównać ładunek po stronie produktów, należy dodać 2 elektrony. Kolejnym etapem jest powtórzenie wszystkich przed chwilą wykonanych czynności dla reakcji redukcji. W trakcie reakcji redukcji atom niklu z zasadowego tlenku niklu redukuje się z trzeciego stopnia utlenienia do drugiego stopnia utlenienia i powstaje wodorotlenek niklu 2. Wyrównajmy masę. Zacznijmy od tlenów. Po lewej stronie mamy dwa atomy tlenu. I po prawej stronie również mamy dwa atomy tlenu. Teraz czas na wodór. Po stronie substratów znajduje się jeden atom wodoru. Natomiast po stronie produktów mamy dwa atomy wodoru. W związku z tym, aby wyrównać liczbę wodorów, to po lewej stronie dodaję jeden kation wodoru. Teraz zniweluję ten kation za pomocą grup wodorotlenkowych. Wstawmy po jednej grupie wodorotlenkowej po lewej i prawej stronie równania. Po stronie substratów mamy kation wodoru i anion wodorotlenkowy. Powstaje nam zatem jedna cząsteczka wody.
Teraz sprawdźmy ładunek. Po stronie substratów ładunek wynosi 0. Natomiast po stronie produktów ładunek wynosi minus 1. Aby ładunek zgadzał się po obu stronach, wystarczy po lewej stronie wstawić jeden elektron. W porządku, to równanie połówkowe mamy uzgodnione. Teraz musimy pamiętać o tym, że liczba elektronów wyemitowanych w procesie utleniania musi zgadzać się z liczbą elektronów wykorzystanych w procesie redukcji. W takim razie proces redukcji musimy pomnożyć dwukrotnie. Teraz uprośćmy nasze równania poprzez usunięcie tego, co powtarza się po prawej i lewej stronie równania. Po pierwsze, możemy skrócić grupy wodorotlenkowe. A po drugie, skróćmy elektrony. Napiszmy równanie sumaryczne. Jeden atom kadmu reaguje z dwoma cząsteczkami zasadowego tlenku niklu 3 i dwoma cząsteczkami wody, w wyniku czego powstaje jedna cząsteczka wodorotlenku kadmu 2 i dwie cząstki wodorotlenku niklu 2. Uzgodniliśmy równanie reakcji chemicznej obrazującej proces, jaki przebiega w akumulatorze niklowo-kadmowym.